centrum Lewniowej powstaje plac wielofunkcyjny. Będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy Lewniowej, ale ci wszyscy, którzy tutaj przyjadą. Dokładnie tak. Właśnie za mną powstaje plac wielofunkcyjny. W ramach LGD pozyskaliśmy środki z małych projektów i w tym momencie jesteśmy na etapie realizacji. To będzie plac, który będzie można wykorzystać pod różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, takie jak dożynki, czy powitanie lata, czy chociażby imprezy organizowane przez straż, lub również przez szkołę. Jest to plac, który bezpośrednio właśnie graniczy z terenem szkoły, z terenem remizy strażackiej, w związku z czym będzie można ten plac wielorako wykorzystywać, czy to jako pewnego rodzaju boisko do takich mniej profesjonalnych rozgrywek, czy chociażby w różnego sytuacjach jako parking. Jest, tak jak powiedziałem, jest to plac wielofunkcyjny, który będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców. Również będzie zrobiona furtka, tak aby można było przyjść i skorzystać z tego placu zabaw, tak aby rodzice, dziadkowie mogli przyjść z dziećmi, z wnukami i skorzystać z tego placu. W ramach tego będzie jeszcze wybudowane ogrodzenie, które będzie odgradzało ten właśnie plac od szkoły, tak aby teren szkoły był zamknięty.